To będzie nowe otwarcie roku szkolnego w dobie pandemii koronawirusa. Rozpocznie go w szkołach podstawowych około 4200 uczniów, z tego ponad 500 w klasach pierwszych. Do miejskich przedszkoli od września chodzić będzie 1900 dzieci, a do żłobka pójdzie 200 najmłodszych pabianiczan. Jak przygotowano placówki, jakie będą obowiązywać zasady, o tym informowano na konferencji prasowej prezydenta. O obecnej sytuacji prawnej, formalnej, którą Państwo obserwujecie na co dzień w wydarzeniach i w tym, co się dzieje w kraju. Myślę, że na bieżąco te informacje są przez nas weryfikowane. Udało nam się w większości szkół wprowadzić system, który pozwoli na jak najmniejsze kontaktowanie się dzieci pomiędzy sobą. To znaczy, my nazywamy to, wprowadziliśmy takie sektorowanie szkół. Czyli robimy wszystko, aby w miarę możliwości, nie wiem, klasy 1-3 nie miały kontaktu z klasami 4-8, nawet na korytarzu szkolnym. Z tego powodu będzie również na wielu przerwach wydawanie obiadów, co powoduje określone komplikacje, określone być może utrudnienia. Te zmiany, o których mówię, również niestety mogą spowodować wydłużenie pracy szkół. Niestety w tej sytuacji ważniejsze jest zdrowie dzieci, zdrowie pracowników, zdrowie rodziców, niż taki komfort pracy, o którym do tej pory mówiliśmy i który był do tej pory naszym priorytetem. Czyli w niektórych szkołach niestety o godzinę, czasami nawet o dwie, może w niektórych dniach wydłużyć się funkcjonowanie szkół. Te lekcje będą rozsunięte w czasie. Po naradzie z dyrektorami szkół i przedszkoli opracowano wytyczne, jak zorganizować pracę w czasie pandemii i procedury postępowania. Wszystkie dzieci, zarówno w szkołach, w przedszkolach, jak i w żłobkach, zanim trafią do tych jednostek, muszą być poddane pewnym procedurom. I takie procedury dotyczące zarówno funkcjonowania placówek, jak i postępowania pracowników, a także rodziców, opiekunów, a także dzieci, zostały przez wszystkie te jednostki wypracowane. Jeżeli chodzi o szkoły, to kilka dni temu takie procedury udało nam się wspólnie z dyrektorami szkół opracować. One będą dostępne dla wszystkich rodziców. Te procedury będą podstawą do stworzenia takich wewnętrznych, indywidualnych procedur postępowania na wypadek, gdyby coś się wydarzyło w szkole, przez każdą indywidualnie. Jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola, zostanie wprowadzony system postępowania w sytuacji, kiedy zajdzie podejrzenie, że dziecko, które jest przyprowadzone do przedszkola czy szkoły, ma podejrzenie graniczące z pewnością, że może być chore. Czy jest to koronawirus, czy jest to inna choroba? Nie są lekarzami, pracownicy szkół przedszkoli nie są w stanie tego stwierdzić. Natomiast pomiar temperatury będzie dokonywany wtedy, kiedy będzie takie podejrzenie. Jeżeli okaże się, że dziecko ma podwyższoną temperaturę, zostanie umieszczone w pomieszczeniu odizolowanym od pozostałych dzieci, pod opieką pracownika, który będzie zachowywał stosowny dystans, do czasu, kiedy nie zadziałają stosowne służby medyczne, czyli albo rodzice odbiorą dziecko ze szkoły, z przedszkola i załatwiają sprawę już indywidualnie dalej, lub też w razie, gdyby nie było takiej możliwości, zadziałają służby medyczne. Czyli jednym słowem, do szkół, do przedszkoli wprowadzane są wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych. Na terenie wszystkich placówek, zarówno szkół, przedszkoli, jak i żłobka, wprowadzony zostanie ograniczony dostęp osób z zewnątrz. Jest możliwość, zwłaszcza, no oczywiście w żłobku to konieczne, ale zwłaszcza w przedszkolu, przebywanie rodziców, opiekunów w tak zwanej części wspólnej. Nie wszystkie dzieci aklimatyzują się na tyle szybko, żeby samodzielnie już wejść do przedszkola, przebrać się w te ubranka przedszkolne i uczestniczyć w zajęciach. Często potrzebna jest pomoc rodzica, a często takie zwykłe przytulenie, pożegnanie jest też konieczne i dlatego, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, nie będzie to, bo o to pytają rodzice, nie będzie to niemożliwe. Natomiast preferowana będzie sytuacja, kiedy dziecko samo w miarę możliwości będzie poruszało się, oczywiście pod opieką pracowników, na terenie przedszkola.
Wszystkie placówki zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji i ochrony. Ich dystrybucja jest obecnie prowadzona przez urząd, natomiast rozwożeniem środków z puli ministerialnej zajmują się strażacy zarówno z Państwowej Komendy w Fabianicach, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy rozwożą je do placówek na terenie całego powiatu. Całą konferencję można obejrzeć na naszej stronie internetowej promok.pl. Gwałtowna nawałnica, która przeszła w środowe popołudnie przez nasze miasto oraz powiat, wyrządziła bardzo dużo szkód. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ta lipa przewróciła się na sam środek auta. Młoda kobieta jadąca Renault Megane ulicą Narutowicza, widząc, że drzewo przewraca się na jezdnię, przyspieszyła i dzięki temu być może uszła z życiem. Lipa, upadając na jezdnię, uderzyła w prawy tylny bok auta. Na miejscu pojawili się ratownicy pogotowia, którzy zajęli się poszkodowaną. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu po nawałnicy, która trwała niecałe pół godziny, mieli pełne ręce roboty nie tylko w dniu wystąpienia zjawiska. Skutkiem tej nawałnicy było podjęcie przez Straż Pożarną ponad 100 zdarzeń tego dnia, natomiast w dniu następnym, w czwartek, tych zdarzeń było kilkadziesiąt. W ciągu dwóch dni mieliśmy ich prawie 200. Zdarzenia w większości dotyczyły powalonych drzew na drogę, powalonych drzew na linie energetyczne. Także zdarzyły się zdarzenia związane z zerwaniem pokryć dachowych i do chyba największego doszło w Antoniewie, gdzie wiatr zerwał pokrycie dachowe z domu mieszkalnego. Nie było na szczęście osób poszkodowanych. W tych zdarzeniach ucierpiało tylko mienie. Jak przyznał rzecznik, tylu interwencji związanych z pogodą nie mieli od kilku lat. 2 bądź 3 lata temu było takie zdarzenie, że w ciągu dnia przyjęliśmy ponad 200 zgłoszeń. Jeszcze dzisiaj, 2 dni po nawałnicy, wpływają do komendy zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o usunięcie szkód. Przejazd kolejowy na ulicy Lutomierskiej to kolejny przejazd, który będzie remontowany w ramach przebudowy linii kolejowej nr 14 z Duńska Wola Łódź-Kaliska. Jego zamknięcie zaplanowano na najbliższy poniedziałek 31 sierpnia. Na czas zamknięcia przejazdu kierowcy muszą się niestety liczyć z utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Karniszewickiej i Wspólnej zaplanowana jest tymczasowa sygnalizacja świetlna. Na ulicy Wspólnej między ulicami Brauna a Karniszewicką zostanie ustawiony tymczasowy przystanek autobusowy. Objazd dla tranzytu został wyznaczony od węzła Pabianice Północ trasą S14 do węzła Dobroń, następnie do Pabianic przez Hechło II, Hechło I i ulicę Łaską. Zamknięcie przejazdu na Lutomierskiej wiąże się również ze zmianą tras autobusów miejskich linii 2, 261 i 262. Autobusy linii 2 z pętli przy ulicy Podmiejskiej dojadą bez zmian do przystanku Karniszewicka Wspólna, następnie pojadą objazdem ulicami Wspólną, Partyzancką i dalej właściwą trasą do pętli przy Waltewiankiego. Analogiczna trasa objazdu dotyczy także kierunku przeciwnego. Ważna informacja dla pasażerów dwójki jest taka, że autobusy linii 2 na czas objazdu nie będą wykonywały podjazdów pod zajezdnie MZK w kursach, które w rozkładzie jazdy oznaczone są literą A. W zamian natomiast zostanie uruchomiona linia zastępcza Z2 od przystanku Karniszewicka Wspólna, gdzie będzie skomunikowana z autobusami linii 2, następnie ulicami Karniszewicką i Lutomierską pojedzie do zajezdni autobusowej MZK. Zmiana dotyczy także linii 260 i 261. Autobusy tych linii z Górki Pabianickiej pojadą bez zmian do ulicy Lutomierskiej, następnie objazdem ulicami Karniszewicką, Wspólną do Partyzanckiej i właściwymi trasami do Waltewiankiego. W przypadku linii 260 zmiana trasy dotyczy podanego kierunku, natomiast dla linii 261 zmiana trasy dotyczy obydwu kierunków. Zmiana dotyczy również kursów wyjazdowych z zajezdni MZK i zjazdowych do zajezdni. Autobusy wyjazdowe pojadą ulicami Lutomierską, Karniszewicką, Wspólną do Partyzanckiej. Analogicznie w przeciwnym kierunku będą wykonywane zjazdy do zajezdni. Te zmiany obowiązywać będą do czasu zakończenia planowanych prac na przejeździe kolejowym, które potrwają według wykonawcy do 14 września. Jednak to nie koniec utrudnień w tym miejscu, ponieważ drugi etap remontu na przejeździe zaplanowano w listopadzie. Pod koniec czerwca Miejski Zakład Komunikacyjny w związku z okresem wakacyjnym wprowadził zmiany na niektórych liniach autobusowych, a jeszcze wcześniej, w kwietniu, w związku z pandemią koronawirusa zostały wprowadzone inne ograniczenia w
funkcjonowaniu komunikacji. Wakacje się kończą, rośnie liczba pasażerów i od najbliższego poniedziałku, 31 sierpnia, czeka nas kolejna zmiana funkcjonowania komunikacji na niektórych trasach. Między innymi przywrócona zostanie częstotliwość kursowania, która obowiązywała przed wprowadzeniem ograniczeń. I tak w przypadku linii 1 zostanie przywrócona 40-minutowa częstotliwość kursowania w niedzielę i święta zamiast tymczasowo obowiązującej częstotliwości 60 minut. Na linii 2 przywrócimy 40-minutową częstotliwość w soboty i niedzielę zamiast częstotliwości co 80 minut. Przywrócone zostanie kursowanie autobusów linii 4 w niedzielę i święta. Autobusy linii 5 ponownie będą kursować w dni powszednie po 15:30, natomiast w niedzielę i święta będą jeździć co 40 minut zamiast co 60. Zmiana dotyczy także linii 6. Tutaj zmiana dotyczy godzin porannych oraz popołudniowych i wieczornych w niedzielę i święta. Z kolei na linii 7 będzie przywrócona 20-minutowa częstotliwość kursowania w dni powszednie. Od 31 sierpnia zostaną przywrócone standardowe godziny pracy Biura Obsługi Klienta MZK przy ulicy Narutowicza 9 od poniedziałku do piątku od 6 do 19:45 oraz w dwie ostatnie soboty miesiąca od 9 do 13. Bez zmian pracuje punkt sprzedaży biletów na dworcu kolejowym w dni powszednie od 6 do 18:15 oraz w dwie pierwsze soboty miesiąca od 9 do 13. Z uwagi na roboty budowlane na krańcówce Waltera Jankiego znajdująca się tam kasa biletowa jest tymczasowo nieczynna. Poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach i zajęciach szukali dziecięcego potencjału, odkrywali ich mocne strony, motywowali, wspierali oraz uczyli nowych umiejętności na różnych płaszczyznach życia. Tak wyglądała tygodniowa realizacja projektu Samodzielne Dzieciaki. Tego wspólnego zadania, a zarazem pracy nad młodymi ludźmi, podjęły się Grupa Wolontarystyczna Agrafka, Placówka Wsparcia Dziennego Junior oraz Chrześcijańska Misja Społeczna Team Challenge Pabianice. Myśleliśmy o tym, czego brakuje dzieciakom obecnie w dzisiejszych czasach i podczas pracy z nimi zauważyliśmy, że często sami czasem wyręczamy je albo chcemy zrobić coś za nie i one nie mogą tego zrobić same, przez to nie mogą się tego nauczyć. Więc chodzi nam o to, żeby one zdobyły takie umiejętności, które przydadzą im się każdego dnia i będą potrafiły zrobić więcej. To taki jest cel i taki pomysł. Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież w wieku od 9 do 15 lat ze wspomnianej placówki Junior. Każdego dnia na 16 młodych osób czekały ciekawe i różnorodne zajęcia. Pierwszego dnia samodzielności uczestnicy uczyli się w pracowni gancarstwa Hopi House. Spodziewałam się dzieci, które były u mnie już na początku wakacji i wiedziałam, że przyjdą pod koniec wakacji. Wiedziałam, że będą to te same dzieci, więc chciałam im zaproponować coś zupełnie innego. Zwykle przygotowuję zajęcia bardzo dokładnie i wszyscy robią to, o co ja proszę i co jest przygotowane. Natomiast dzisiaj chciałam, żeby zrobili coś zupełnie samodzielnie. I akurat złożyło się, że ich są w ramach, prowadzą jakiś program o samodzielności i to im się bardzo spodobało, że również mój plan na dzisiaj był związany z samodzielnością. Chciałam, żeby wykonały naczynie metodą wałeczków, ale ta metoda wymaga takiej cierpliwości i skupienia. No i jakoś udało się, zrobili tam powiedzmy kilka poziomów wałeczków na swoich naczyniach, a druga praca to była praca zupełnie samodzielna, co chcą, mogli sobie polepić, czy zwierzątka, czy jakieś tam figurki. Pomysły były różne, na przykład aniołki, różdżka, lód w wafelku oraz wspomniane zwierzęta. No trochę było trudne. Mieliśmy zrobić dzbanki, ale ja też, pani powiedziała później, że możemy zrobić co chcemy. Najpierw chciałam zrobić jaguara, ale teraz zrobimy rogi i zobaczymy, że to może być krowa i powiedziałam, że to jest krowa. Albo byk. A powiedz, czego nauczyły cię warsztaty zajęcia? Te warsztaty nauczyły mnie, że musimy bardzo się przykładać do tego, co robimy. Na pytanie, czy młodzi uczestnicy zdali test z samodzielności, usłyszeliśmy. Z samodzielności absolutnie. Wszystkie były skupione, nikt nie marudził. Dostawali dodatkową glinę, kiedy potrzebowali. Niektóre widzę, nie miałam aż tyle czasu, żeby przyglądać się każdej pracy, ale naprawdę niektóre były bardzo starannie zrobione. Widać, że jakiś talent, te dzieci po prostu mają swoje talenty, tak? I jakieś piękne głowy zwierząt, jakieś figurki, także każdy miał swój pomysł na swoją własną pracę. W nagrodę właścicielka pracowni Hopi House przygotowała małą niespodziankę. Było to wypalanie raku.
początku. Jak przyznała, wykonuje je tylko na warsztatach prywatnych. Jednak teraz postanowiła zrobić wyjątek, ponieważ była przekonana, że dzieciom sprawi to ogromną frajdę. To jest taki wypał, którego nazwa oznacza radość. Radość, przyjemność i polega to na tym, że prace wypalane są nie w piecu elektrycznym, tylko w piecu gazowym. Prace dochodzą do temperatury 1040 stopni w ciągu powiedzmy godziny, czyli wiedziałam, że się zmieszczę w czasie i zobaczą atrakcje, które są z tym związane. I prace się wyjmuje, takie rozżarzone, co też robi wrażenie, bo te prace są praktycznie jak płynne, zupełnie czerwone, rozżarzone do czerwoności. I wkładam je do beczki z trocinami, tam też były takie gałęzie suche, listki i przykrywam pokrywą. Prace się zadymiają, redukują, nie ma dostępu powietrza. Po czym kolejny etap radości to jest wyjmowanie prac i wkładanie tych również gorących prac do miski z bardzo zimną wodą. I co ciekawe, czasem się zdarza, że coś pęknie, nam się teraz też tak przydarzyło, ale generalnie prace nie pękają. To, że praca pęka, to jest związane często z grubością pracy, za gruba czy jakoś nierówno gruba. Także co, wypaliliśmy, dzieci widziały, ile się pojawia kolorów na szkliwionych rzeczach i widziały, jak to, przede wszystkim odczuwały tą przyjemność wąchania dymu, która jest zawsze bardzo czarowna, ja bardzo to lubię. Chociaż nie jest to za zdrowe, ale to bardzo krótko trwa i to jest związane z tym całym wypałem. Także będą miały frajdę, będą pamiętały, no i nie powtórzyliśmy się, także to też było ważne. W ramach projektu odbyły się również zajęcia sportowe, podczas których od trenera personalnego dzieciaki dowiedziały się o tym, jak zadbać o swoje ciało i codzienny ruch. Swoją samodzielność wypracowały także podczas tak zwanego dnia kulinarnego, robiąc pizzę w jednej z pabieńskich pizzerii. Największe jednak wyzwanie czekało na uczestników podczas spływu kajakowego w Sulejowie. Tutaj trzeba będzie się wykazać i odwagą, i taką wytrzymałością, i cierpliwością, i siłą ogromną, bo dzieci będą wiosłować samodzielnie i będą musiały dopłynąć do celu. Zwieńczeniem tygodniowego projektu były warsztaty rozwojowe z wolontariuszami Agrafki, podczas których uczestnicy odkrywali swój potencjał. Był to też czas na podsumowanie. Mówiono o tym, co udało się poznać, odkryć i nauczyć podczas tygodnia. Realizacja projektu Samodzielne Dzieciaki była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 5000 zł. Pieniądze pozyskano z programu grantowego Pepkolandia. O tym, że można zorganizować fajny i wesoły piknik w pomieszczeniu, przekonali się mali czytelnicy. Coroczna impreza, która jest zwieńczeniem wakacyjnej bibliotecznej akcji dla dzieci, tym razem nie odbyła się na podwórku biblioteki przy ulicy Świętego Jana, ale w budynku. Co roku pogoda nam dopisywała, w tym roku jakoś nie dopisała, może mówię ze względu dopasowała się do tej pandemii, ale piknik zrobimy oczywiście, można powiedzieć, w ograniczonym też zakresie liczbie osób. Na terenie biblioteki dla dzieci musieliśmy troszkę poprzesuwać meble, jest to duży kłopot, ale no, myślę, że wszystko to się ładnie uda. Atrakcje dla małych uczestników przygotowali jak co roku animatorzy z Pabieńskiego Teatru na co dzień. Były wspólne zabawy i gry, choćby z użyciem chusty animacyjnej. Ponadto można było m.in. sprawdzić swoją sprawność podczas przechodzenia pod liną na różnych wysokościach oraz siłę w przeciąganiu liny. Powodzeniem cieszyło się jak zawsze malowanie twarzy. Podczas pikniku podsumowano również konkurs plastyczny zatytułowany Pocztówka z wakacji. Zgłosiło się kilkoro dzieci, które namalowały swoje przygody wakacyjne, nadesłały nam osobiście, tudzież przez kogoś, taką właśnie pocztówkę z wakacji. Bardzo ciekawe mieli przygody, dzieciaki przeżyły, bo te prace właśnie przedstawiają to, co tam się działo i każdy miał jakieś inne, a to wizyty u babci, u cioci, albo wycieczki gdzieś po górach, po lasach i nawet przejażdżki konne. Także spędziły aktywnie na pewno dzieci mimo wszystko te wakacje. Prace są bardzo radosne i bardzo bogate w przygodę. Jury, oceniając zgłoszone prace, brało pod uwagę pomysłowość, walory estetyczne i artystyczne. Nagrody książkowe przyznano w dwóch kategoriach wiekowych – 4, 6 oraz 7-11 lat. Były też pamiątkowe dyplomy. Konkursowe ilustracje w chwili dla dzieci i młodzieży można oglądać do 31 października. Wakacje z Miejską Biblioteką Publiczną i jej filiami, jak przyznała dyrektor placówki, można uznać za udane.
Myślę, że naprawdę wypadły bardzo ciekawie. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużej frekwencji z powodu koronawirusa, a jednak okazało się, że biblioteki są bardzo chętnie odwiedzane. Oczywiście ze względu na wypożyczenia. Jednak no, mamy okres pandemii, nie przebywamy w bibliotekach za długo, zabawki też są troszkę pochowane, ale książki, zabawki można wypożyczać i naprawdę chętnie dzieci, co warto też zobaczyć na Facebooku, te relacje, uczestniczą we wszystkich zajęciach, które organizują bibliotekarze we wszystkich filiach, także również tutaj w tej bibliotece głównej dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci w lipcu oraz sierpniu Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie przygotowały kilka ciekawych i różnorodnych tematycznie zajęć. Warsztaty literackie, wszystkie one właściwie były związane z książką. Nawet jak wyświetlaliśmy filmy, to były to jakieś ekranizacje, bajki, które też również mamy w postaci książkowej. Bardzo chętnie wykorzystywaliśmy też takie materiały, można powiedzieć, z recyklingu, tak, które miały jakiś tam drugi, trzeci obieg swój. I naprawdę z tych materiałów też robiliśmy postaci z bajki. No naprawdę myślę, że bardzo ciekawe zajęcia również dla opiekunów, myślę, że miło spędzili wszyscy czas w bibliotece. Z myślą o wszystkich uczestnikach biblioteka przeprowadziła również konkurs facebookowy pod nazwą Zabierz książkę na wakacje, promujący czytelnictwo. Czytelnicy, zarówno mali, jak i duzi, młodsi oraz starsi, na popularnym portalu społecznościowym umieszczali zdjęcia, na których czytają książki.